to nie jest złapany Jasiu z łapanki, tylko to jest Jasiu Furtok, nie? No, Jasiu zna, jak pachną skarpetki, jakie boisko jest dobre, jakie buty są dobre, czy ten... To jest człowiek z branży. Będzie taki dzień, że... bo też mamy przygotowane rowery, że wyjedziemy rowerami na ten śnieg i na tym śniegu z powrotem na tyłkach na dół. To będzie ta atrakcja, możemy zrobić. Dzisiaj obiadu nie zjadłem i ja nie muszę go jeść. No to ja wytrzymam, bo się odchudzam tak czy inaczej. Których zawodników reprezentacji Andory powinniśmy się najbardziej obawiać? To znaczy... To już jest prawie koniec tej konferencji. I to było pytanie... To jest największa bomba na tej kierunek, na tej konferencji. Takiego pytania, no to dawno nie miałem. I chyba już nie będę miał, bo nie ma takiej możliwości, żeby Michał Probierz ze mną pracował. Małecki na Meksyk. Nie wiem, czy to jest szwagier pana, czy ten ciągle Małecki. No, zobaczymy, to decyzję podejmę przed meczem. Wojtek Kowalczyk, Tomek Hajto, wręcz nazwali, że to kompromitacja, to 1-1. Uważam, że jeżeli oni by prowadzili to, to by dopiero była chyba kompromitacja. Sebastian Benisz wraca do reprezentacji Polski. Po pierwsze, czy to prawda? A o co chodzi? Jeżeli to jest prawda, to co, źle? Na pewno nie zapomniał grać w piłkę i to, czy ja go powołam, czy ja go nie powołam, to jest moja sprawa. To oczywiście, że to jest twoja sprawa, tylko chciałem zapytać, czy jesteś absolutnie przekonany, że to już jest ten czas? Arek nie ma pretensji, absolutnie nie, bo to jest zawodnik, który nie kalkuluje. On, gdyby ktoś mu rzucił, nie wiem... cegłę czy kamień, to on zagłówkuje, nie kalkuluje. Pan Smudo, dobry dzień. Maksim Ljapin, CSGO Sport. Może po ruski wopros dać? Dobry dzień. Also, Wasilij Berezutski, Swierlest, kann russische Mannschaft nicht helfen auf europäische Mannschaft. Jeżeli ma kontuzję, aha, ja mam się potem. Auf Deutsch. Ja, ich denke, in russischer Mannschaft gibt es keine Probleme.